W tym filmie przedstawię Wam listę wszystkich warszawskich muzeów, do których możecie wybrać się za darmo. Ja nazywam się Aleksander Łamek i prowadzę wesołe spacery po Warszawie. Lista składa się z dwóch części. W części pierwszej zaprezentuję Wam muzea, do których wstęp jest bezpłatny we wszystkie dni tygodnia, gdy są one otwarte. Z kolei w części drugiej przedstawię te muzea, do których można wybrać się za darmo w jeden dzień w tygodniu. Oto muzea całkowicie za darmo. Centrum Pieniądza NBP, czyli Warszawskie Muzeum Pieniądza. Jest to moim zdaniem najciekawsze bezpłatne muzeum w naszym mieście. Na kilku kondygnacjach na zwiedzających czeka wiele zróżnicowanych ekspozycji z elementami interaktywnymi. Kolejne bezpłatne muzeum to Muzeum Geologiczne, mieszczące się w budynku Państwowego Instytutu Geologicznego. Jego największą atrakcją jest kilka szkieletów prehistorycznych zwierząt. Dom spotkań z historią to kolejna instytucja, do której możecie wybrać się za darmo. Prezentuje ona historię Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Głównie są w nim prezentowane wystawy zdjęć. Muzeum Katyńskie to stosunkowo młode muzeum, które mieści się w Cytadeli Warszawskiej. Dla mnie największą atrakcją tego muzeum są bardzo ładnie zagospodarowane tereny na świeżym powietrzu. Również bezpłatne jest Muzeum Bolesława Bigasa, polskiego rzeźbiarza, malarza i dramatopisarza. Ostatnim całkowicie bezpłatnym muzeum jest Muzeum Legii Warszawskiej, prezentujące blisko 100 lat dorobku tego klubu. Dodam jeszcze, że w listopadzie w ramach akcji Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich można przez cały miesiąc bezpłatnie zwiedzać trzy ważne warszawskie muzea, czyli Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. A teraz przejdźmy do listy muzeów, które oferują bezpłatne zwiedzanie w jeden dzień w tygodniu. A zatem zaczynamy od poniedziałku. Tego dnia za darmo wybierzecie się m.in. do stacji muzeum, czyli Muzeum Kolejnictwa, które znajduje się na stacji Warszawa Główna. Również w poniedziałek bezpłatnie wybierzecie się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, który jest poświęcony kulturze żydowskiej. Poniedziałek to również bezpłatny dzień zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. We wtorek za darmo odwiedzicie m.in. Muzeum Ziemi, należące do Polskiej Akademii Nauk, jak również Muzeum Narodowe oraz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, poświęcone oczywiście tej słynnej Polce. Dodam, że muzeum znajduje się w jej rodzinnym domu. Również we wtorek możecie się wybrać do Narodowego Muzeum Techniki, mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki, oraz do bardzo ciekawego Muzeum Nurkowania, które znajduje się dosłownie naprzeciwko Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum Nurkowania jest czynne tylko we wtorki. Wstęp jest bezpłatny, aczkolwiek można się dorzucić ewentualnie do prądu. Jest to jedno z najfajniejszych moim zdaniem muzeów, a to dlatego, że wszystkie eksponaty można dotknąć, a niektóre nawet na siebie założyć. W środę za darmo jest dostępne tylko jedno muzeum, ale za to jest to sam Zamek Królewski. W czwartek dostępnych za darmo jest wyjątkowo dużo muzeów w naszym mieście. A więc po kolei. Tego dnia wybierzecie się m.in. do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które znajduje się w Świątyni Opatrzności Bożej. Również możecie się wtedy wybrać do Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, jak również do Muzeum Warszawy, czy też Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Czwartek to również dzień bezpłatnego zwiedzania Państwowego Muzeum Etnograficznego, Centrum Interpretacji Zabytków, gdzie poznacie historię zniszczenia i odbudowy Starego Miasta, czy też Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów. Bezpłatny wstęp obowiązuje zarówno do Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Jazdowskim, jak również do Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. W czwartek również możecie odwiedzić Muzeum 10 Pawilon Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Farmacji, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Wojska Polskiego, które od niedawna mieści się w Cytadeli Warszawskiej.
Również w czwartek możecie bezpłatnie zwiedzić Muzeum Warszawskiej Pragi. Ponadto tego dnia zobaczycie również Muzeum Więzienne Pawiak, Mauzoleum Walk i Męczeństwa, Muzeum Woli oraz Fotoplastikon Warszawski, czyli miejsce, gdzie można obejrzeć dawne zdjęcia 3D. W piątek bezpłatnie możecie wybrać się do obiektów muzealnych w Łazienkach Królewskich oraz do Muzeum Gazowni Warszawskiej. W sobotę z kolei możecie się wybrać do Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie poznacie dzieje sportu polskiego oraz olimpizmu. Z kolei w niedzielę bezpłatny wstęp oferuje Muzeum Literatury. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was przydatny, a ja zapraszam Was do oglądania innych filmów związanych z Warszawą i z historią na moim kanale oraz oczywiście do wybrania się na prowadzone przeze mnie wesołe spacery po Warszawie. Do zobaczenia!